Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Kolega Jan Bochęcia, którego mamy na pierwszym planie, za swoimi plecami ma taki budynek. My ten budynek kiedyś już pokazywaliśmy, ale to jest budynek, powiedzmy, taka baza do tego, co tutaj robisz, czyli ta fabryka gołębników. Tam powstaje po prostu drewno, tarcica, wszystkie te elementy konstrukcyjne, które ty wykorzystujesz. Moduły też. Nie? Moduły, zobaczmy, i tutaj teraz właśnie, bo to już, powiedzmy, to jest kumoterska firma rodzinna, nepoty skalnej postaci, to jest szwagier, tak? Tak, tak. No, dokładnie. Czyli widzieliśmy, także, ale zobaczmy, te gołębniki, te wszystkie tutaj akcesoria, które będziemy mieli, później tutaj ta wiatka, no mówię, o te gołębniki, woliery i to, co tam w środku będzie, to powstaje właśnie tutaj na miejscu, w Pyzówce. Elementy, tak jak pokazywaliśmy, są w tamtym tartaku przygotowywane, natomiast jeszcze tutaj stolarni u Jana, ale są kiedyś, przerabiane. Dokładnie, bo kiedyś mieliśmy produkcję tych akcesoriów. Tak. I później mieliśmy na tej drobnej, zobaczmy. Na tej drobnej, że tak powiem, stolarni pożar i przez rok żeśmy tych akcesoriów nie produkowali. I teraz pokażemy coś. A teraz żeśmy powrócili. No i tak, tutaj ja na przykład to dzisiaj było wykonane. Sekundeczka, bo tak. Przypomnijmy sobie, kiedyś tutaj z Janem pokazywaliśmy tutaj ten akurat boks i tu miałeś te klatki na Ogiera. No, dobrą masz pamięć. Tak, one były z metalowymi siateczkami, natomiast teraz widzimy, Jan, nie próżnując, cały czas modernizuje coś i tutaj widzimy taki element, są takie bardzo duże, przestronne boksy. W tych boksach, tutaj teraz już zobaczyłem taką ciekawostkę, że mamy tak, zrębki, ten tak zwany suchy róż, który Marek Trzaska też go sprzedaje. Dokładnie od Marka. Dokładnie, ale to jest na takim ruszcie, który widzieliśmy u góry w gołębniku i siateczka drobna jeszcze. Tak, tak. Tutaj dzięki temu, widzę, Jan chodzi, tu się nie zapada. W pierwszej chwili myślałem, że ta siatka tak sobie odwisi, ale tak odważnie wszedł, nie zapadło się. Czyli patrzę, na tym ruszcie jest nabita i bardzo duże takie boksy. Tego nie mamy tutaj przestronnie, to jest dużo miejsca, mogą tu sobie siedzieć. Tu widzimy, taka parka siedzi. One też tutaj mają w środku ten właśnie suchy róż. To do kolegi jeszcze raz przypominam, Marka Trzaski. O, tak. Tutaj masz, teraz widzę gołębie i mówisz, że robiłeś to dzisiaj, tak? Tak, to dzisiaj chłopaki akurat robili takie fronty. No różne rzeczy po prostu. Ja staram się robić dla hodowców takie nietypowe rzeczy, nie? Bo takie to, co klepią wszyscy po prostu seryjną produkcję, to nie chcę się nawet w to bawić, że tak powiem, bo to jest taka trochę dubanina i wiadomo, że to po prostu pochłania czasu, a zarobki są z tego marne, że tak powiem. No może ci, którzy mają po prostu typowo pod to, są nastawieni maszyny, kombajny, które produkują seryjnie różne rzeczy takie, pod, że tak powiem, seryjnie jedno i to samo, no to oni w to, że tak powiem, się bawią. No a ja bardziej poszłem w takie nietypowe rzeczy. No i co chciałem powiedzieć, no te wszystkie takie właśnie drzwiczki, akcesoria, pierdoły, wznowiliśmy produkcję od tego roku, także czy cele, czy coś, jak hodowcy chcą, można też zamówić u nas, różne okienka, wloty, wskoki, jakieś takie nietypowe rzeczy, co pod ale zamówienie też, co trzeba zrobić. Właśnie, bo ty robisz też gołębniki, teraz jak ktoś nie chciał taki gołębnik od razu na przykład w takie boksy wyposażone. To wyposażamy. No ja, właśnie to od razu ja przyznam się szczerze, że właśnie na przyszły rok wszystko tak przerobię, bo jednak to jest super sprawa, wkładam gołębie, tak, ale naprawdę hodowcy, teraz jest właśnie po sezonie parowania, także wszyscy pewnie już przeżyli to wieczne parowanie, przeskakiwanie, rozbijanie jajek, różne cuda. W efekcie ma się dużo gołębi powiedzmy w takim boksie, jak ja tu mam za plecami, jest tam 24 pary, a później w efekcie uchowa się 20 młodych czy ileś, bo pół jest stłuczonych jajek, porozbijane, a tu jednak jest raz, że jest pewność, że to jest po tym czy po tym. Wkładam, rozkładam, dziękuję. Tylko jeszcze trzeba dograć karmienie, pojenie, żeby po prostu nie było. I tak jak mówię, jeżeli one już później zniosą jajka, czy młode się wylegną, takie po prostu drzwiczki można sobie otworzyć i one mogą sobie chodzić po gołębniku na wolierę. I myślę, że u mnie to właśnie w kolejnych latach na pewno to tak przerobię, bo to w tym momencie są tylko 4 boksy, ale na pewno będzie w przyszłości w całym gołębniku tak zrobione, bo ta metoda mi się podoba. O tych wszystkich szczegółach, o których kolega Jan opowiada, będziemy mogli szczegółowo się dowiedzieć od niego na podczas tego wiosennego kiermaszu gołębi właśnie tam w Katowicach, w galerii Schipulison. Tam będziesz przyjmował zamówienia na takie, bo jak ktoś zobaczy, to podejrzewam, że zaraz kilka osób będzie chciało mieć podobny sposób rozwiązany wnętrze gołębnika, bo zobaczmy, co jest tutaj ciekawe, że mamy taką przestrzeń, normalnie byśmy mieli powiedzmy taki duży, wysoki boks, gdzie ta przestrzeń jest niewykorzystana, bo tak często hodowcy robią takie drzwi wysokie, one są około metra szerokości, wtedy mają 2 metry wysokości, natomiast tutaj na tej przestrzeni mamy w takiej jednym boksie, ona chyba 1,20 m szerokości, tak? Coś dokładnie takiego? Tak. I wysokie takie 122. No 122 jest to tak ludzie i do góry na takiej wysokości 2 metrów mieścimy akurat 2 takie boksy, czyli mamy lepsze wykorzystanie, bardziej ekonomiczne tej przestrzeni. Także
14 kwietnia w galerii Ship Wilson będzie można z Janem po tych wszystkich rozwiązaniach szczegółowych do wyposażenia takiego gołębniku, dokładnie, które Jan produkuje. Również gołębniki, czy dla młodych, czy coś, jeżeli ktoś, co prawda w tym momencie czasu na realizację nie mamy, bo akurat jesteśmy zajęci, bo mamy jeszcze dwa gołębniki do zrobienia, ale może ktoś na jesień, czy coś będzie chciał, to można już po prostu zamówić, no bo w tym momencie, tak jak mówię, mamy zajęte, ale czy też akcesoria, takie rzeczy, wszystko będzie można tam na miejscu ustalić, dogadać. I się, że tak powiem, doinformować. Także zapraszamy wszystkich. 14 kwietnia Galeria Ship Wilson, Katowice, wiosenny kiermasz gołębi i jednym z wystawców właśnie będzie fabryka gołębników kolegi Jana Bochęciaka. No i oczywiście międzynarodowy wspólny gołębnik Giewont, czyli dwie pieczenie na jednym ogniu. Do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot. Zapraszamy.